Trwają prace związane z budową zbiornika na wody deszczowe na potrzeby sektora 333. Niniejsza realizacja jest kolejnym elementem związanym z uzbrojeniem powyższego terenu. Wcześniej gmina wykonała drogę dojazdową, wodociąg oraz kanalizację sanitarną wraz z przepompownią. Planowany termin zakończenia prac to koniec kwietnia bieżącego roku. Kwota całości realizacji to 2,5 miliona, z czego większość to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W miesiącu styczniu ukończyliśmy jedną z naszych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego, czyli wymianę nawierzchni parkingu przy ulicy Niepodległości 58. W ramach tej inwestycji została wymieniona nowa nawierzchnia na całym placu parkingowym, na kostkę brukową. Wymieniane zostaną również krawężniki. Całość inwestycji to kwota 190 tysięcy złotych z budżetu gminy. Zapraszamy już w najbliższą sobotę do hali w Parku Pszczelnik. Tam wielki finał pierwszej ligi rozgrywek halowych w hokeju na trawie. Szansa drużyny HKS Siemiawiczanka na awans do Superligi. O godzinie 12.30 spotkanie z Wartą Poznań. O 14.00 drugi półfinał. Jedynka Miasteczko Śląskie zagra z bałaganami Łubianka. O godzinie 16.00 mecz o trzecie miejsce, a o 18.00 wielki finał i szansa na awans naszej drużyny siemianowickiej do elity w hokeju halowym. Serdecznie zapraszamy, bądźcie z nami, kibicujcie HKS Siemianowiczanka.